Choć trudno w to uwierzyć, moglibyśmy Andrzej zaśpiewać 20 lat minęło, prawda? Co to za piosenka te 20 lat? Jak jeden dzień. Tak, będziemy mówić i śpiewać tak w kontekście zespołu Seastars, bo właśnie tyle lat minęło, drodzy Państwo, od powstania zespołu, a Paulina i Natalia Przybysz są tutaj z nami. Witajcie, wciąż żyjemy. Wciąż żyjemy. I wciąż siostry, prawda? No, tak. Właśnie. Ale to jest dość... Wciąż siostry. To dobrze, że tak mówicie tak sobie po tylu latach. Ale dziewczyn, to jest też dobry moment, żeby powrócić do tych wspomnień i do początków. Zwłaszcza, że jeden z waszych największych hitów ukazał się właśnie w nowej wersji, w trzech nowych wersjach. Dlaczego trzy i jaki to utwór? To jest oczywiście święta liczba. Trzy. Ale to po prostu są zwycięzcy konkursu. Tutrak na remix Synu, który odbył się już jakiś czas temu, ale teraz dopiero te utwory weszły w obieg i można ich słuchać sobie faktycznie. Aha. Kajaks wydał to i udostępnił. Tak, są i możemy do tego powrócić. Trzy różne nowe konteksty dla tej historii. Tak. Aha. Jedna to jest produkcja Mungusa. BDSM-a i Marcina Zimmera. Bardzo ciekawe podejścia i w ogóle myślę, że w dzisiejszych czasach powracanie do reworkowania i remiksowanie rzeczy dawnych jest mocnym takim pretekstem do spojrzenia inaczej, ale też odkrycia, że te stare numery tak naprawdę cały czas działają. No właśnie, nie działają. Ale zobacz, wyobraź sobie, Paulina, mówisz o coverze, czy też remiksie własnego hitu. Tak. Jak to, co to robi z twoim wnętrzem, jak myślisz, że twoje właśnie pierwsze przeboje są remiksowane. Tak. Ale z drugiej strony musi minąć trochę czasu, żeby na pewne rzeczy móc właśnie spojrzeć z takiego odpowiedniego dystansu. Te 20 lat to jest odpowiedni dystans w waszym przypadku. Macie tego świadomość, że to było... Żeby spojrzeć? Żeby jest jakaś okazja do... Myślę, że to... Im wcześniej się umie spojrzeć, tym lepiej. No 20 lat to już jest dużo. Prawda? Tak. No myślę, że z każdym rokiem patrzymy inaczej na to, co było, co jest legendą. Tak, ale zmieniła wasza relacja, słuchajcie. Nasza relacja, myślę, zmieniła. Nasza siostrzana? Siostrzana o tyle, że każda z nas ma taką osobną komórkę i zawodową, i rodzinną też. I oczywiście zderzamy się w wielu okolicznościach, ale tak sobie płyniemy osobnymi jakby łódkami obok siebie i to jest super. Bo... Ja wam powiem, że w ogóle jestem w szoku tak naprawdę, że udało wam się już przez te tyle lat zachować po pierwsze autonomiczność, taką odrębność artystyczną, ale też, że idziecie do przodu, że się rozwijacie, że naprawdę to nie jest tak, że Seastars była taką efemerą, prawda, czy czymś, co się pojawiło i zniknęło, tylko było początkiem. Ja myślę, że to był nasz inkubator. Właśnie. Tak. Wyklucza przedsiębiorczość. Tak, Seastars miał swój początek, ale też koniec. Same podejmowaliście decyzję o końcu Seastars? Nie same. Wspólnie z Markiem Piotrowskim, Bartkiem Królikiem. 10 lat temu w ogóle była reaktywacja. Aha. Dosyć krótka, po której jakby doszliśmy wspólnie do wniosku, że jednak jesteśmy naprawdę na innych planetach. Żyje nam się lepiej jako osobne jednostki. Tak. Ale mam wrażenie, że przecież tak naprawdę powstaje o wiele więcej muzyki dzięki temu, że każdy z nas działa osobno. Tak. I ona też jest bardziej zróżnicowana i bardziej taka spersonalizowana. Jesteśmy po prostu, rozsadzamy się jak sadzonki. Dokładnie. Każdy zagospodarowuje swoją grządkę. Cudowne rozmnożenie przybyszów po prostu. Mało tego, wy nie pracujecie tylko na swój własny użytek, prawda? Tylko, że jeszcze dokładacie swoim talentem, kontrybuujecie, może powiedzieć, też do innych zespołów. Prawda, do innych wykonań. Także to się faktycznie rozmnożyło jakoś na przestrzeni lat. Nie zmieniamy pracy. A pamiętacie swoje życie w szczycie popularności Seastars? Ono było szalone? Ja pamiętam je jako tak naprawdę jakiś taki ciąg, bo jak tylko zrobiłam maturę, to pamiętam, że bus podjechał na przykład po mnie i od razu pojechaliśmy do Opola i tam była ta Sutra i bardzo dużo się od razu zmieniło po Sutrze, bo kiedyś Opole faktycznie działało tak, że z dnia na dzień człowiek jakby był gdzie indziej i tak naprawdę jak ten bus mnie odebrał z tej matury, to dopiero po rozpadzie zespołu czy zawieszeniu odwiózł mnie do domu. Zdała maturę. Ten ciąg się skończył. Naprawdę. I potem jakby ja na przykład zaczęłam robić swoje solowe rzeczy, ale też za chwilę byłam matką i w ogóle bardzo... No ten wóz dowiózł mnie bardzo szybko, ciekawe miejsce. Bardzo, symboliczne. Bardzo dużo koncertów. Ja mam wrażenie, że byłam wszędzie. Tak, naprawdę? Tak.
Aha. Ale przecież tak nie było. No, to był szczyt popularności. Miałaś wrażenie, że byłaś wszędzie? Ale... Byłam wszędzie. Byłaś. W każdym mieście dwa razy. Teraz jeżdżę ze swoim zespołem w trasy i wchodzę do jakiegoś hotelu, to czuję, że tu byłam. Nie wiem kiedy. We wszystkich miastach. Ale nie zawsze byłaś, miałaś włosy blond. Różne miałam włosy. Miałam chyba 4 razy byłam łysa. Jakby, jeśli chodzi o włosy, to wszystko też już Także było. Natalia, witamy jako blondynkę dzisiaj. Dzień dobry, to pan. Słyszałam, że to był długi proces wczoraj. O Boże, to poszło aż tak głęboko. Jaga Chupało. Aha. Pilnuję, żeby wszystko było, żeby proces się odbywał stopniowo. Najważniejsze, że zakończony sukcesem. No okej, okay, no właśnie. Dziękujemy. A teraz jak pracujecie solowo, to obserwujecie siebie nawzajem? Recenzujecie swoje własne pomysły i dokonania? Mhm. Tak, ale jest pewna między nami taka tajemnica w procesie. Mam wrażenie, że rzadko puszczamy sobie nawzajem rzeczy, które nie są skończone. Kiedy zazwyczaj, nie wiem, myślę, że też księżyc i w ogóle wszechświat jakoś tak nas kreuje, że zawsze jesteśmy gotowe mniej więcej koło jesieni na to, żeby wydać swoją płytę i wtedy trzeba strategicznie myśleć, czy robimy to naraz, chociaż w innych miejscach i tak dalej, ale też jest tak, że no, nie puszczamy sobie tak rzeczy. Ale ja ci puściłam. No, dobra, ja też ci puszczę. Ja jej puściłam takie naprawdę suche szkice. Tak. W ogóle nowe rzeczy. Ale to tak ostatnio już jest tak, że tak być może po prostu robimy tak dalekie już rzeczy od siebie, że nie chcemy, że możemy już w procesie tak je miksować, ale długo tak było, że ja na przykład słucham twoich płyt po premierze. No, ja też. Dlatego, że i też, i tak się okazywało, że opowiadamy o tym samym, tylko w swoim inaczej. Osobnym języku. Więc tak, no. Paulina, to jest też siła sióstr, dokładnie. Jest piękna puenta. A ja nie jestem raperką, na przykład mi to się tak jakoś nie udaje. Ale już ty 20 lat temu nią byłam. No właśnie. To jest fajne, no właśnie. Właśnie się jaram tym. Siła sióstr, dziękujemy wam pięknie, Natalia. O Boże, ale... To już? Króciutko, tak. Musimy tylko zaprosić na trasę koncertową MTV Unplugged. Zaproście. To zapraszamy, Paulina też będzie gościnią, będę. Będzie śpiewała, ja wyruszam w ramach wydania płyty MTV Unplugged od czerwca, mam nadzieję, w trasę koncertową.